Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak włączyć ciemny motyw na Facebooku. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby włączyć ciemny motyw na Facebooku, będziemy potrzebować aplikacji, która nam w tym pomoże. W tym celu musimy uruchomić sklep Play do pobierania aplikacji. I w polu wyszukiwania na górze wpisujemy tutaj Fenix, Facebook. Właśnie takie słowa. Link do tej aplikacji będzie oczywiście w opisie tego filmu. To jest ta aplikacja na tej liście jako pierwsza, więc tą aplikację pobieracie na telefon i instalujecie. Po zainstalowaniu aplikacji klikamy otwórz, ładuje nam się aplikacja. Teraz po prostu musimy się zalogować. Klikamy zaloguj się. Ładuje nam się strona. I teraz po prostu musimy zalogować się na nasze konto do Facebooka po wpisaniu loginu i hasła, klikamy belkę Zaloguj się. Trwa logowanie w tym momencie. Tu jeszcze system nie pyta, czy zalogować się jednym dotknięciem. Ja z tego rezygnuję, klikam nie teraz. I tutaj mamy jeszcze komunikat, więc pomijamy. I jak widzicie, zostałem zalogowany poprzez tą aplikację na swoje konto na Facebooku, z którego mogę teraz po prostu korzystać. Teraz, aby właśnie zastosować ciemny motyw, klikamy tutaj na dole w tą ikonę z trzema kropkami. Tutaj pojawi nam się kilka ustawień, zakładek w zasadzie. My klikamy w tą zakładkę ustawienia z kołem zębatym, następnie klikamy tutaj w ikonę na samej górze takiego pędzla. I tutaj wśród tej listy zakładek mamy taką zakładkę ciemny motyw. Klikamy właśnie tutaj w ten suwak, on się nam przesunął i teraz jak wrócę na poprzedni tutaj widok, jak widzicie, mogę w tym momencie zarządzać naszym kontem, w zasadzie moim kontem z poziomu tej aplikacji na Facebooku i cieszyć się po prostu ciemnym motywem. Więc w ten sposób możesz włączyć ciemny motyw na Facebooku z poziomu właśnie tej aplikacji. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!